Słyszeliście może o marce Fairphone? Tak, to ten producent smartfonów, który chce być fair, który produkuje telefony długowieczne, z długim wsparciem i takie, które w dodatku możecie sobie sami naprawić. O, i właśnie możecie zobaczyć, jak taki telefon się naprawia. Wszystkie takie moduły można sobie kupić osobno i w razie potrzeby wymienić samodzielnie. Tak jak widzicie, tutaj pan to robi. W zasadzie wydaje mi się, że każdy, kto potrafi w miarę jako tak obsługiwać śrubokręt i ma może w miarę jako takie pojęcie o technologii, jest w stanie to zrobić. O, popatrzcie, tu jest ładnie to rozłożone. No oczywiście wiadomo, wymagana jest tam odrobina precyzji w tym działaniu. Nie można pogubić śrubeczek, no chyba najgorsze są te śrubeczki, ale generalnie wszystko jest do zrobienia. No najważniejsze, że jak wam się na przykład zwali aparat, nie musicie kupować nowego telefonu, tylko kupujecie sam aparat i sobie sami go wymieniacie. Jakiś czas temu Fairphone wprowadził zbudowane na tej samej zasadzie słuchawki. Jak widzicie, można je całkiem zgrabnie rozłożyć i samemu naprawić. Pęk wam pałąk, dobra, wymieniacie pałąk. Poszedł głośnik, wymieniacie głośnik. To, co się najczęściej zużywa, czyli gąbeczki, też sobie możecie wymienić, ale nie musicie kupować nowych słuchawek za każdym razem, jak wam jedna część się schrzani. I to jest bardzo fajne podejście. Tu mamy kolejny raz pokazane te wymienne elementy telefonu, czyli klocki, z których tak naprawdę telefonik się składa i widzicie, co samemu można wymienić. No wiadomo, to, co się najbardziej zużywa, na przykład gniazdo USB, na przykład aparat, na przykład głośnik. No i oczywiście nie mógłbym wam nie pokazać najnowszego modelu tej marki, czyli Fairphone 5. Jest to telefon raczej średnio półkowy i powiem szczerze, z taką niekoniecznie bardzo imponującą specyfikacją, ale w sumie całkiem ciekawą, bo na przykład ma 3 50-megapikselowe aparaty, zarówno dwa z tyłu, jak i z przodu, to jest 50-teczka. To trzecie z tyłu to jest czujnik, nie dajcie się nabrać, że to aparat. Całkiem ciekawy design, chociaż widzieliśmy go już w poprzednim modelu Fairphone 4. Jak widzicie, miejsce do demontażu tylnej klapki. Kiedy ostatni raz widzicie smartfona, któremu można zdjąć tylną klapkę? Aha, no właśnie. Całkiem przyzwoity ekran. No tu podciągnęli się względem poprzednika, bo ekran jest już zdecydowanie lepszy jak Fairphone 4. No niestety ten telefon nie jest najtańszy względem tego, co oferuje w specyfikacji. Kosztuje 700 euro. No ale z drugiej strony jest to telefon, który może wam wystarczyć na całkiem długo, bo oczywiście ma te certyfikaty odporności na uderzenia militarne, więc może jest szansa, że się nie rozwali przy pierwszym upadku. Do tego producent obiecuje bardzo długie wsparcie, nawet bym powiedział, że ekstremalnie długie wsparcie w zakresie i dużych aktualizacji systemowych, jak i poprawek zabezpieczeń. To też jest dla wielu użytkowników ważne. Poszczegóły dotyczące specyfikacji tego telefonu odsyłam was do opisu filmu, tam sobie o nim przeczytacie więcej. Moim zdaniem bardzo ciekawe urządzenie i takie, które warto poznać bliżej, myślę. No i to na tyle w temacie etycznego smartfonu, czyli Fairphone'a, a ja biegnę dalej, także oglądajcie, wyczekujcie kolejnych filmików. Hej!